Instytut Teatralny przyznał nam dotację w ramach ogólnopolskiego projektu Lato w Teatrze, środki na zorganizowanie warsztatów wakacyjnych dla dzieci. Przez ponad 2 tygodnie prawie 30 uczestników bardzo dzielnie pracowała z nami nad autorskim spektaklem plenerowym. No i dzisiaj finał. Podczas ponad 2-tygodniowych warsztatów razem z Michałem Olszewskim pracowaliśmy nad sposobem zachowania się na scenie, na kontakcie z widzem, na pewnym rodzaju skupienia, które jest niezbędne aktorowi, nad otwartością, kreatywnością i przede wszystkim nad umiejętnością improwizacji, bo to u aktora jest najważniejsze. Każdy z naszych podopiecznych przyszedł z jakimiś oczekiwaniami. I na początku nastąpiło zderzenie ich oczekiwań albo ich wyobrażenia o tym, jak wyglądają warsztaty teatralne z tym, co my proponujemy. No i niektórzy od razu jakby przestawili się na ten nasz tryb, inni potrzebowali trochę więcej czasu. Przede wszystkim trudne było to, żeby przekonać tych młodych ludzi, że to, co robimy, będzie fajne, będzie dobre, że to nie jest obciach, ale na tym polega cała atrakcja tych wszystkich działań. Dlatego też wprowadziliśmy happeningi, które miały przygotować naszych aktorów na kontakt z widzem bezpośredni, bez rekwizytu, bez kostiumu, na takie wyjście do człowieka obcego zupełnie i próba nawiązania z nim kontaktu. Uczyliśmy się najrozmaitszych rzeczy, począwszy od żonglowania, po wprawienie się w mowie scenicznej, dykcja, ćwiczenia aktorskie i rozmaite problemy, z którymi muszą się borykać aktorzy w swoim życiu codziennym. Wydaje mi się, że to była bardzo cenna lekcja i wiele z niej wyciągniemy. Nieskromnie powiem, że ze wszystkim sobie radziłem, ale jeżeli chodzi o największą trudność, to wydaje mi się, że na początku było to żonglowanie, bo nie radziłem sobie, ale teraz już jest bardzo dobrze. Dużą trudność sprawiało mi na pewno na początku takie oswojenie się ze sceną, bo jest to pewien stres. Mieliśmy też zajęcia, gdzie uczyliśmy się wypowiadać. Mieliśmy też parę wywiadów wcześniej. No i oczywiście przed każdym tym był stres, ale na przykład dużą przyjemność sprawiło mi uczenie się żonglerki, bo nie spodziewałam się, że w ogóle kiedykolwiek to opanuję, ale jest już coraz lepiej. To była ciężka praca, to nie była tylko zabawa, to była charówka. Uważam, że to jest naprawdę świetna propozycja na wakacje. Z tego względu, że no przecież nie wszyscy wyjeżdżają, albo akurat w tym terminie mają wolne. Sam pomysł przygotowania spektaklu i przedstawienia go tutaj pozwala dzieciakom naprawdę skupić się na tym, żeby fajnie wypaść, tak? Ta praca po prostu nie pójdzie, że tak powiem, do szuflady, tak? czy na darmo. No i niesamowita energia towarzyszyła całemu projektowi ze strony nie tylko miasta, mieszkańców, rodziców, dzieci, które biorą udział w warsztatach. Pomagali nam na każdym kroku i jako ekipa techniczna teraz na rynku przy rozładunku dekoracji i przy szyciu kostiumów. Także no, fantastyczna inicjatywa i mamy nadzieję, że te początki to taka pozytywna jaskółka na przyszłość i w przyszłych latach znów powtórzymy taką inicjatywę. Do rejonu, rejon, 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 r